mówiłam o tych wszystkich teoriach porównujących ten dramat malezyjskiego Boeinga z katastrofą smoleńską, to zabawny felieton Adama Leszczyńskiego w Gazecie Wyborczej Prawica znów gra Smoleńskiem, jak Tusk zestrzelił MH17, który kończy po omówieniu tych wszystkich pojawiających się publikacji. Adam Leszczyński pisze, bardzo mi przykro, ale to dopiero początek. Niedługo dowiemy się, że to Tusk zestrzelił malezyjskiego Boeinga, a jeżeli nie zestrzelił, to też za to odpowiada, bo po smoleńsku był za miękki wobec Rosjan, cokolwiek miałoby to znaczyć.